Dzień dobry albo dobry wieczór. Z wnętrza kościoła apostoła Piotra i Pawła w Tychach pozdrawiam 16 września 2023 roku słowami z Księgi Trenów 3 rozdziału. Ty, Panie, prowadziłeś moją sprawę, wybawiłeś moje życie. I z pierwszego listu Piotra: Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. I słowa Jette Majera: w kim mam pokładać nadzieję, Panie, jeśli nie w Tobie? Czy Ty sam nie zstąpiłeś w nędzę, chorobę, śmierć, bezradność i zwątpienie? Panie, napotkaj mnie w głębokości, wyrwij mnie z nędzy ciała i duszy. Słowa, które przed chwilą przeczytałem, być może na sobotnie przedpołudnie, no nie do końca muszą wszystkim odpowiadać. Natomiast no, dotyczą sprawy, która prędzej czy później dotknie każdego z nas. No, myślę, że cierpienie, choroba, śmierć, bezradność i zwątpienie to są rzeczy, które prędzej czy później napotkają każdego i każdą z nas. Natomiast myślę, że dzisiejsze słowa dość konkretnie pokazują, jak zachować się w danych sytuacjach. My mamy taką tendencję do tego, żeby właśnie w tych najgorszych momentach naszego życia szukać winnych. Jesteśmy bardzo często, albo bywamy agresywni, nie tylko wobec siebie, ale też wobec nawet naszych najbliższych. Natomiast dzisiejsze słowa, być może ty dzisiaj w takiej sytuacji jesteś, pokazują, że może zrobić warto 3 kroki do tyłu, troszkę się wyciszyć i zastanowić się, że być może jest inne rozwiązanie niż złość, niż nienawiść, niż krzywdzenie samego siebie i innych w takiej sytuacji, w której akurat się znalazłem, a nie jest to sytuacja najłatwiejsza. Jezus zostawił nam przykład tego, aby gdy nam się dzieje źle, abyśmy nie odpowiadali złorzeczeniem, żebyśmy raczej poruczyli sprawę temu, który więcej może, który więcej widzi, który więcej potrafi. Ja wiem, że w tych najtrudniejszych momentach nie jest to proste, zwłaszcza, że bijemy się z naszymi myślami, zadajemy pytanie dlaczego. Natomiast dzisiejsze słowa pokazują, że mamy kogoś, kto nam w tym wszystkim towarzyszy. Jezus Chrystus już tam był, już wie, co to jest zwątpienie, wie, co to jest choroba, wie, co to jest śmierć, wie, co to jest bezradność. On czuje i czuł to samo, co my. I dlatego myślę, że dzisiaj warto te 3 kroki w tył zrobić, w tych najtrudniejszych momentach naszego życia i zastanowić się, czy ja faktycznie jestem sam, czy z moim poczuciem bezradności, tą moją złością na wszystko, co wokół mnie i na sytuację, która się wydarzyła, czy naprawdę jestem sam, czy nie mam się z kim porozmawiać, czy nie mam komu oddać swoich emocji, swoich odczuć, swojej złości nawet. Wiecie, świat jest tak złożony, że jedni się cieszą, drudzy się smucą i nie wszyscy siebie nawzajem rozumieją. A zazwyczaj napotykamy ludzi i mówimy, dlaczego nikt nas nie rozumie, przecież ja tak strasznie cierpię. Albo dlaczego wszyscy się nie cieszą, skoro ja tak bardzo się cieszę właśnie w tym momencie. Natomiast Jezus Chrystus jest tym, jest tą osobą, jest tym Bogiem, który chce stać cały czas koło nas w tych dobrych i złych momentach. I dzisiaj, pomimo tego, że dotykamy tematu cierpienia, dotykamy tematu bezradności, dotykamy tematu zwątpienia, to ten moment, w którym faktycznie nas to dotyka, może być momentem absolutnie zwrotnym. To jest ten moment, w którym być może powrócimy do swojego źródła, swojej radości, swojej chęci bycia blisko nie tylko najbliższych, ale przede wszystkim Boga. I chciałbym życzyć każdemu z nas jak najmniej cierpienia, jak najmniej zwątpienia, a życzyć jak najwięcej tego, abyśmy potrafili w tych trudnych momentach naszego życia właśnie zrobić tak kilka kroków wstecz i poszukać tego, który chce stać obok nas w tych dobrych i tych gorszych momentach naszego życia. Zostańcie z Bogiem. Wszystkiego, co najlepsze. Amen.